Witam serdecznie w kolejnej odcinku rynku z Moi drodzy, wiem, że wielu z Was nie mogło doczekać się tego filmu. Początkiem kwietnia wybrałem się na długo wyczekiwany urlop. Natomiast, z uwagi na to, co aktualnie dzieje się na świecie i co też pośrednio wpływa na rynek kryptowalut, no, musiałem oczywiście ten swój Urlop przerwać, usiąść do laptopa i nieco popracować tutaj dla Was, żebyście mieli też takie chłodne spojrzenie na obecną sytuację, bowiem myślę, że to załamanie sentymentu, do którego doszło na rynku kryptowalut, no jest właśnie takim momentem, w którym to lubię nagrywać materiały dla Was. Tak, moim zdaniem, w tym co robię tutaj hobbystycznie na tym kanale, YouTube nie jest sztuką, takie za przeproszeniem lizanie się po pewnej części ciała, powtarzanie, że będzie dobrze, to demon, to the moon, zawsze tak, Bitcoin nigdy nie spadnie, ale ty nigdy nie spadną. Lubię tutaj przedstawiać taką kontrariańską zawsze tezę, która oczywiście zawsze jest poparta argumentami merytorycznymi, no i patrząc na to, jak wielu niedźwiedzi znowu pojawiło się na Twitterze, to myślę, że obecne spadki w trakcie tego cyklu można uznać za takie mid-cycle capitulation, czyli taką kapitulację w trakcie cyklu. Natomiast oczywiście nie zachęcam do bagatelizowania tego, co dzieje się na świecie, ponieważ sytuacja, szczególnie geopolityczna na Bliskim Wschodzie, bardzo się zagęszcza. Jeżeli ona eskaluje faktycznie do realnego konfliktu, no to możemy się pożegnać z Hossą na najbliższy rok czy też na dwa lata. Natomiast nie jest tutaj ważne to, co dzieje się. Się per se na rynku kryptowalut. Ja to wielokrotnie podkreślam, że rynek krypto. Na obecnym etapie rozwoju koreluje niemalże idealnie z rynkami tradycyjnymi. To znaczy, w 2023 roku możemy wyróżnić takie sytuacje, kiedy rynek tradycyjny spadał, a krypto radziły sobie całkiem nieźle. Natomiast takie niepokoje geopolityczne, jakie mamy teraz, powodują niewątpliwie panikę również na tradycyjnym rynku. Nastawienie inwestorów w kierunku bardziej risk-off, czy de-riskingu, jakby ograniczania. Ekspozycji na te aktywa, które są najbardziej zmienne, co za tym idzie też w okresie niepewności no, spadają bardziej od przykładowo tradycyjnych rynków giełdowych. W międzyczasie mieliśmy również niestety nieco wyższą inflację od oczekiwań, więc to się na siebie nałożyło w ubiegłym tygodniu. Pomówimy sobie o implikacjach tego, co ma miejsce na świecie na rynek nasz kryptowalut przedstawię ci moje zdanie na temat tego, że to już jest koniec cyklu, czy dopiero początek, czy też połowa tego cyklu, co teraz robić, co z Bitcoinem, co z altcoinami, bo tutaj oczywiście osoby, które miesiąc temu były zakochane w altcoinach, teraz nagle zdecydowały się, że należy sprzedać wszystko, spanikować i uciec z rynku. Słuchajcie, ja nadal stoję przy swojej strategii, która zakładała maksymalizację ryzyka w tym cyklu. I tak oczywistym jest to, że w okresie korekty na. Bitcoin Bitcoinie altcoiny dostają połubie jeszcze bardziej od bitcoina. Natomiast zamiast tak się skupiać na tej panice z tym związanej, to zachęcę się takiego eksperymentu myślowego w drugą stronę, ponieważ jeżeli zmienność bitcoina jest zwielokrotniona poprzez altcoiny, to to będzie działało również w drugą stronę I kiedy na rynku dojdzie do odbicia, kiedy bitcoin zacznie załóżmy znowu rosnąć, to altcoiny również wzrosną znacznie bardziej od samego bitcoina i to już jest teza, która sprawdziła się w 23 roku i myślenie moim skromnym zdaniem schematami z poprzednich cykli z roku 17 czy z roku 20, 21 no po prostu sprawdzi się oczywiście jak najbardziej, natomiast moim zdaniem jeżeli jesteśmy już na takim rynku jak rynek kryptowalut, który niewątpliwie przypomina coraz bardziej kasyno no to należy moim zdaniem to ryzyko w rozważny sposób maksymalizować, oczywiście zabezpieczając się biorąc moonbagi, więc tutaj zdradzę również kilka takich istotnych elementów swojej strategii, zachęcam żebyś pozostał do końca filmu, omówimy sobie sytuację na ETFach bitcoinowych, znowu mieliśmy tutaj kilka czerwonych dni, mówimy tutaj o ETF-ach amerykańskich, bo tak oczywiście zostały zatwierdzone dzień po tym Muszę tutaj używać mądrych słów, ponieważ algorytm YouTube'a tego bardzo nie lubi, więc będę mówił tak, takim trochę szyfrem. Ale dzień po tym, kiedy niemalże doszło do wybuchu trzeciego konfliktu światowego, zostały zatwierdzone przykładowo spotowe etf -y na Bitcoina oraz na Ethereum w Hongkongu tak więc mamy już kolejny wentyl poprzez który to wentyl płynność może napłynąć na rynek kryptowalut kiedy sentyment choćby minimalnie się poprawi równolegle do tego bitcoiny są cały czas zabierane z giełd więc ta panika jest widziana głównie wśród retailowych inwestorów, którzy z założenia w trakcie każdego cyklu są dostawcami kapitału. No i przykładowo ucieszyła mnie również wiadomość, że po raz pierwszy od naprawdę dawna, od kilku miesięcy, a przynajmniej od tego podjazdu do nowych szczytów na Bitcoinie, Fear and Grit Index spadł poniżej 70, czyli widzimy, że ten sentyment się pogarsza, bo ponieważ mamy niewątpliwy bull market w kryptowalutach, rynek byka, to ten sentyment z założenia... Jest wysoki, no i wiele osób wyczekiwało tej korekty. Ja to tak złośliwie też, jak czasami lubię tak komuś wbić szpilę, ale określałem, że kościół świętej korekty, także przyjdzie korekta, przyjdzie korekta i, i wiecie, czekanie wieczne z zajęciem pozycji na to, aż przyjdzie korekta. No to słuchajcie, pamiętajcie o tym, że rynek finansowy to nie są tylko świeczki, wykresy i same liczby, tylko to z czegoś wynika, tak? za. Tymi wszystkimi świeczkami, za tymi wszystkimi ruchami na rynku stoją ludzie, którzy siadają do swoich terminali, laptopów, telefonów, tam brokerów, klikają kup, klikają sprzedaj. Jakby zbiorowa suma tego, co oni robią, decyduje o tym, w którym kierunku pójdzie cena. Jeżeli inflowy na rynek, czyli załóżmy zakupy, strona, jeżeli strona popytowa przewyższa stronę podażową, to oczywiście mamy wzrosty na rynku. Natomiast żeby Doszło do spadku, żeby doszło właśnie do tej długo wyczekiwanej korekty, no to fundamentalnie musi się stać coś takiego na świecie, co spowoduje, że większość osób zdecyduje, że to już jest koniec cyklu i należy sprzedać, bo dopóki ludzie uważają, że ceny będą rosnąć, no to nich po prostu nie sprzeda. I korekta, żeby była możliwa, to musi dojść właśnie do takiego zachwiania sentymentu, a to zachwianie sentymentu wynika z niepożądanych, że tak powiem, informacji dla rynku kapitałowego, no i niewątpliwie taką niepożądaną informację, jest konflikt między tym państwem oraz tym państwem i tak naprawdę to nie jest słuchajcie moje foliarstwo ale ja i tak mam małe zasięgi nie chcę mieć jeszcze mniejszych zasięgów przez to że użyję biblijnej nazwy jednego z tych z tych krajów tak więc jakby będę tutaj operował trochę naokoło. natomiast sam konflikt między tym państwem i tym państwem musimy przejść na dziedzinę trochę geopolityki tak jeżeli ktoś mi teraz w tym momencie chce powiedzieć że chłopiec co mnie to obchodzi zajmij się kryptowalutami to to przykro mi chłopie, ale zajmij się obieraniem ziemniaków. Ty tak, bo generalnie no nie można ignorować czegoś takiego jak potencjalny wybuch trzeciego konfliktu światowego w tym momencie, bo na pewno dojdzie do konfrontacji między tym państwem i tym państwem. Natomiast dla rynku kapitałowego nie jest istotne to, że gdzieś spadają bomby, że gdzieś cierpią ludzie. To jest brutalne, a niestety rynek kapitałowy wycenia informacje, biorąc pod uwagę ich doniosłość dla przykładowo rynku surowców i przykładowo z podobną paniką mieliśmy do czynienia, kiedy Rosja napadła na Ukrainę w roku 22, tak? I generalnie odnajdziemy sobie te momenty na wykresach, porównamy to wszystko taką analizą wsteczną, zawsze skuteczną, natomiast takie paralele tamtej sytuacji do obecnej są bardzo moim zdaniem widoczne i, bo te państwa nie sąsiadują ze sobą, tak? Mamy tutaj kilka krajów jeszcze po środku, więc jeżeli ta wojna, <laughs> przepraszam, jeżeli okay. ten konflikt zbrojny przekształci się w taki konflikt per proxy, w który będą zaangażowane tylko te dwa państwa, czyli jedno państwo leci samolotami nad drugie państwo, rozwala coś odwet i, w te, i we wte ping-pong, i to nie eskaluje w żaden sposób do zaangażowania się przykładowo Rosji, Chin, Stanów Zjednoczonych czy innych potęg zachodnioeuropejskich. To konflikt ten zostanie wyceniony przez rynek tak samo jak konflikt na Ukrainie, czyli rynek jakby pogodzi się z tym, je to ludziom. Natomiast Zatoka Ogólnie Perska, Bliski Wschód jest bardzo istotnym. Regionem, jeżeli chodzi o światową podaż surowców, przede wszystkim ropy naftowej, no ale nawet gazu ziemnego, który to gaz ziemny, na przykład Polska importuje z Kataru. I jeżeli doszłoby do eskalacji, i to jest coś, czego nie chcemy, bo moim zdaniem konflikt między tym państwem i tym państwem jest nieunikniony, tak? Ale gdyby doszło do przykładowo zablokowania cieśniny Ormus, czyli tutaj tego cyperka, to mamy ogromny problem jako świat, jako rynek kapitałowy, ponieważ ropa naftowa, która normalnie płynie z Arabii Saudyjskiej, tu Emiratów i tutaj tych państw po prostu Zatoki Arabskiej czy też Perskiej w zależności jak to ktoś przyjmie jakie ma poglądy polityczne. Jeżeli odetniemy 70% supplya ropy naftowej, no to cena ropy naftowej wystrzeli w kosmos. Jeżeli cena ropy naftowej wystrzeli w kosmos, to wzrośnie inflacja. Jeżeli wzrośnie inflacja, to nie tylko grozi nam załamanie gospodarcze. Ponieważ pamiętajcie, że ropa naftowa to jest najistotniejszy surowiec, i to nie jest tylko paliwo do samochodów, bo ropa naftowa ma ponad 10 tysięcy przemysłowych zastosowań. Plastiki, smary, wszystko wymaga w produkcji ropy naftowej i to jest tylko wierzchołek góry lodowej. Jeżeli interesujecie ten temat i chcesz posłuchać ludzi bardziej kompetentnych w tej dziedzinie ode mnie lub też poczytać, no to zachęcam do lektury książki pani Doroty Sierakowskiej pod tytułem Świat surowców. Jest tam bardzo obszerny rozdział poświęcony właśnie ropie naftowej, i ja właśnie skłaniam. Swoich tutaj słuchaczy na YouTube do takiego holistycznego postrzegania świata i uświadomienia sobie, jak wiele tych elementów zazębia się wzajemnie ze sobą. No i to, czego w obecnym momencie nie chcemy, to wzrost cen ropy naftowej, ponieważ to ewidentnie przeszkodzi Fedowi w walce z inflacją. Jak inflacja będzie wysoka, Fed nie obniży stopy procentowej, więc mamy dalej problem z płynnością na rynku. I jasne, może być tak, że Natomiast to już jest trochę szurska teoria, i nie zachęcam w sensie, ona może się sprawdzić, ale nie zachęcam do tego, żeby stawiać na nią zbyt dużo kapitału, bo są tacy kozacy, tacy wikingowie na rynku, i to oczywiście niski ukłon dla nich, którzy nie boją się nawet trzeciej światowej, bo uznają, że jak wybuchnie trzecia, to Stany Zjednoczone będą musiały finansować swoje wydatki na zbrojenia z deficytu, z do druku pieniądza, i tak dalej, i tak dalej. To będzie sytuacja podobna do Maurycego, czyli też, szyfrem mówimy, najpopularniejsza choroba świata, w w 2020 roku, kiedy rynki miały to V-shape recovery, gdzie po drastycznym załamaniu popytu, to był też okres, słuchajcie, kiedy ropa naftowa spadła na kontraktach terminowych do poziomów ujemnych, i to też była anomalia, ale to miało miejsce. Jak nie byłeś wtedy na rynku, to poczytaj sobie trochę o tej sytuacji, bo to było odwrócenie w ogóle sytuacji popytowej na, na rynku surowców, tak? Ale rynek spadł o 35%, a następnie odbiło 60 kilka procent, bo Fed odpalił tutaj drukarkę. No i jasne, jakby widzę element słuszności tego rozumowania, ale moim zdaniem konflikt światowy, gdzie są alarmy bombowe, godziny policyjne, latają jeszcze, nie daj Panie Boże, atomówki, no nie da się tego porównać do sytuacji tego, że ludzie mieli katar i po prostu była zbyt intensywna reakcja globalistów, czy też rządów na ten temat i był taki sztucznie pompowany kryzys, tak? No bo oczywiście Maurycy, moim zdaniem, to był sztucznie nakręcony kryzys. Jakbym stracił kanał, to zapraszam na Twittera, bo częściej tam coś publikuję, tak? Ale generalnie, no to, co dzieje się teraz na Bliskim Wschodzie, może eskalować do czegoś, co będzie bardziej realne i zachęcam do rozwagi, do rozsądku, bo nie ma sensu być kozakiem i nie ma sensu stawiać wszystko na jedną... Kartę. To się może skończyć na takim straszeniu się, prężeniu muskułów, bo aktualnie to, co zrobił Iran, to był ewidentnie pokaz siły. I sam Iran nie chce tego dalej eskalować? Możemy się spodziewać odpowiedzi ze strony tego drugiego państwa. No i pytanie wtedy, jak będzie, wiecie, to ząb za ząb, kto tu będzie bardziej eskalował. Jeżeli doszłoby do ataku na infrastrukturę atomową, przykładowo w jednym z tych państw, no to to może wtedy eskalować, tak? I teraz, dopóki Stany Zjednoczone. Się nie włączą i tutaj, żeby nie było, że jestem głupio mądry, to sam powołuje się na źródła ludzi mądrzejszych ode mnie, bardziej biegłych w kwestiach, o których się tu będę wypowiadał. Przykładowo pan dr Wojciech szewko kanał na wschód od Bliskiego Wschodu. Tak nie wziął, jakby przyznaję, że nie mam 100% kompetencji w dziedzinie, w której się tu wypowiadam. Natomiast też to jest pasjonujące w pracy ogólnie spekulanta giełdowego, że to się niesamowicie rozwija, choćby samo to, że musisz wyszukiwać tych informacji i je procesować w swojej głowie. tak. Dopóki Stany Zjednoczone się nie włączą do tego konfliktu do tego stopnia, że polecą nad ten kraj, nad Persję, bo tego chyba algorytm nie wychwyci, tak? Dopóki nie zostanie Persja zaatakowana przez, przez Amerykanów, to nie powinno dojść do blokady tej cieśniny, tak? Natomiast tej geopolityki w tym filmie będzie bardzo dużo, więc uprzedzam, że od tego zaczniemy, oczywiście, żeby zrozumieć fundamenty tego, o czym mówimy, a w dalszej części przeskoczymy sobie do Bitcoina, czy też do tutaj naszych ulubionych degenerackich altcoinów, w których to altcoinach nie się, specjalizuję w tym cyklu i słuchajcie, tak, ja nadal jestem na ogromnym plusie w pozycjach swoich altcoinowych, które zajmowałem, nawet podczas tego krachu, kiedy brałem moonbug i brałem zyski, to wychodziłem na plus i zgodzę się z twierdzeniem tutaj, które jest coraz bardziej powszechne, wbrew temu, co ludzie myśleli miesiąc temu, no ale to jest zabawne, jak sentyment ludzi, wiecie, shiftuje lewa, prawo, lewo, prawo, to zgodzę się, że obecny moment, czytaj, Tydzień temu czytaj przed jeszcze atakiem. No, tak naprawdę, odwetowym tego państwa na to państwo, nie był najlepszym okresem do zajmowania pozycji w altcoinach, ponieważ najlepszy moment do zajmowania pozycji w altcoinach, które outperformowały bitcoina, był w roku 23, kiedy ludzie myśleli, że rynek krypto się skończy. Tak też brałem Solanę powyżej 20 dolarów, brałem tało po 100 kilka dolarów, brałem szereg innych altcoinów, o których mówiłem tutaj, mówię szerzej na grupie premium, ale tutaj oczywiście też przemycam, tak jak obiecałem, pewne smaczki i mój portfel. Na Nadal jest na plusie, pomimo tego, że preferował duży udział altcoinów i chce, żeby ten udział altcoinów w kolejnym cyklu, jeżeli Hossa odżyje, co jest bardziej prawdopodobne niż scenariusz taki, że wybuchnie trzecia światowa i jesteśmy wszyscy skończeni, bo to naprawdę będzie koniec świata, jaki znamy i wtedy naprawdę zapomnisz o tych wszystkich yy, śmiesznych monetkach, tak? To umówmy się, że będzie inna w ogóle pula twoich zmartwień. Więc jeżeli świat się nie skończy, to moim zdaniem cykl na rynku potrwa. Dalej, choćby z racji tego, że mamy halving za 3 dni, i nawet tu nie chodzi o cykle księżyca, jakąś magię, myślenie życzeniowe, tylko tu chodzi o stronę podażową, która zostanie obcięta o połowę, czyli nowo generowana podaż bitcoina przez górników, którzy mogą tą podaż zdampować, natychmiast spadnie o połowę, a popyt prawdopodobnie wzrośnie szczególnie, jak uspokoi się na rynkach finansowych, więc jakby uważam, że jest znacznie, znacznie, znacznie bardziej prawdopodobne to, że cykl będzie kontynuowany i tak samo uważam, że ulica znowu pójdzie w altcoiny, ponieważ Twitter kryptowalutowy, oni śpiewają teraz psalmy bitcoinowi od dwóch, trzech dni, od kiedy doszło do niepokojów na Bliskim Wschodzie. Wcześniej to były alty, takie siakie, srakie, schodzimy niżej w kapitalizacji i po prostu sztuka spekulacji polega na tym, żeby zająć te pozycje, zanim mainstream, taki nawet na Kryptowalutowy, zanim liderzy opinii w społeczności. Krypto chodzi nam głównie o zachodnich influencerów, tak bo jednak polskie podwórko jest bardzo ograniczone, jeżeli chodzi o, o kapitał dostępny do inwestowania, tak? Ale to w momencie jak właśnie guru wszyscy kryptowalutowi uznają, że to jest dobry moment, żeby wejść w altcoiny, to ty, mój drogi przyjacielu, chcesz mieć pozycję w tych altcoinach torby zajęte przed nimi, żeby oni i ich gawieć, ich followersi, ich akolici, ich minionki spompowały ci torby. Jakby na tym to polega. No i niestety tak to wygląda na rynku, że im więcej wycierpisz, tym więcej zarobisz. Ale też chodzi o mental. Oczywiście pamiętaj, że nie jestem doradcą inwestycyjnym, i teraz przewałkujmy sobie dokładnie te wszystkie tematy, o których będzie dzisiaj mowa. Zaczniemy oczywiście od świata rzeczywistego makroekonomii, tak, więc przede wszystkim inflacja w Stanach Zjednoczonych, którą poznaliśmy w tym miesiącu, ten odczyt był wyższy, uwaga, o 1,1 punktu procentowego. To jest niewielka różnica, tak, natomiast generalnie for forecast i konsensus plasowały tą inflację w USA na poziomie 3,4%, a aktualny odczyt to był na poziomie 3,5%. Tak więc niewiele wyżej niż oczekiwania. Natomiast przypominam tutaj swoje tezy stawiane w wielu poprzednich filmach, i to nie są moje tezy, bo ja to mówię po prostu za Pawelem, prezesem Fedu, to co on mówi na konferencjach po posiedzeniach FOMC. Oni nie mogą zbyt szybko obniżyć stopy procentowej, ponieważ nie chcę dopuścić takiej sytuacji, jaka miała miejsce w latach 70., gdzie dopiero Paul Volcker przyszedł i w 80. podniósł stopę. Inflacja była 15%, Volcker podniósł stopę do 20%. Nie może Paweł dopuścić do takiej sytuacji i to wynika z powodu, o którym nie powiedzą ci w telewizji, a mianowicie z poziomu wydatków rządu federalnego obecnie. Kiedy spojrzymy sobie na Taki wykres jak Federal Government Current Expenditures, czyli aktualne wydatki rządu federalnego w Stanach Zjednoczonych, to możemy wysnuć taki wniosek, że aktualny poziom wydatków rządu federalnego jest na nieco wyższym poziomie niż w latach 70.. Tak? I to jest różnica naprawdę wykładnicza w stosunku do dnia dzisiejszego, więc no, pamiętajcie, że, o że stopa procentowa określa też wysokość oprocentowania obligacji rządowych. Tak więc rząd Stanów Zjednoczonych. No i jasne, że może sobie te pieniądze wydrukować, natomiast to też powoduje reperkusje dla gospodarki, przykładowo większą inflację. I kiedy wydatki rządu federalnego są na zbyt wysokim poziomie, to procent od obsługi tego długu również wynosi więcej. Co za tym idzie? Jeżeli stopa procentowa musiałaby znowu wzrosnąć, to bardzo nadwyręży budżet Stanów Zjednoczonych. I tu przede wszystkim mówię, argumentuję to na polu wydatków rządowych, bo kwestie takie jak dług podmiotów korporacyjnych czy dług Statystycznego Kowalskiego to mało kogo obchodzą, bo tu chodzi o to, żebyś ty był niewolnikiem w tym systemie. Dług tak naprawdę to są nowoczesne kajdany, to jest modern day slavery. Tak więc, wręcz jeżeli chodzi o konsumenta, obywatela, to rząd czy bank centralny chce, żeby twój poziom długu był jak największy, żebyś jak najwięcej. Kosztów ponosił związanych z obsługą tego długu. Dlatego rząd tak chętnie przyznaje Ci programy, jak choćby kredyt na mieszkanie i inne tego typu zabawy. Natomiast nie może Powell pozwolić na to, żeby wzrosła jeszcze wyżej stopa procentowa, ponieważ zbyt wysokie są wydatki federalne już obecnie, a inflacja. Musi spaść, żeby przede wszystkim Paweł miał narzędzie do interwencji w razie kolejnej recesji, bo tu tylko i wyłącznie o to chodzi w doktrynie Keynesizmu. Tak, gospodarka zwalnia, jest obawa o recesję, obniżamy stopy procentowe, pobudzamy popyt itd. I mniej przed oczyma ten wykres, cały czas, kiedy ludzie cię straszą tym, że kolejnej obniżki stóp procentowych nie będzie. Moim zdaniem to jest główny jeden z wielu, ale taki myślę najważniejszy argument za tym, że stopa procentowa w obecnym systemie będzie musiała zostać jeszcze raz obniżona, tak? Więc to już jakby mamy załatwione, ale też pamiętaj, że to nie jest tylko sytuacja konfliktu między tym jednym państwem da z dawnej Persji a tym drugim państwem położonym w Palestynie, tylko też te spadki na rynku mogły wynikać właśnie z nieco wyższej inflacji od oczekiwań. Cel inflacyjny FED to jest aktualnie 2%. Żeby obniżyć stopę procentową w bezpieczny sposób, to Powell chciałby zobaczyć odczyt nawet poniżej tych 2% na tym wykresie. Każdy odczyt inflacji wyższy od oczekiwań odracza perspektywę Obniżki stóp procentowych. Aktualnie rynek kapitałowy wycenia 3 obniżki stóp procentowych w tym roku, co moim zdaniem wydaje się coraz mniej prawdopodobne, bo kiedy po prostu sobie spojrzymy na terminy posiedzeń, to w tym roku mamy jeszcze 6 posiedzeń decyzyjnych FOMC. I żeby spełnił się scenariusz rynku, czyli że trzykrotnie będzie obniżona stopa procentowa w tym roku, to najpóźniej na wrześniowym posiedzeniu musi dojść do obniżek stóp procentowych. Więc decyzyjne... W zakresie tej predykcji rynku będzie posiedzenie wrześniowe, bo do, jeżeli wtedy nie będzie obniżki, to rynek będzie musiał zrekalkulować swoje oczekiwania odnośnie tego i to też nie będzie koniec świata, koniec hossy, koniec wszystkiego i, i tak jak piszę na Twitterze, musiałem tam spędzić ostatnie trzy dni i naprawdę czuję jak moje zdrowie psychiczne się pogorszyło przez to, więc unikaj tego Twittera, ja tam wrzucam tylko memy, no siłą rzeczy musiałem teraz śledzić bieżące informacje tutaj z Bliskiego Wschodu i, i Twitter je podawał szybciej niż, niż telewizja, tak? Więc generalnie no, no, niestety tak to działa, ale to nie będzie koniec świata, tylko rynek wtedy dostanie łupnia, będzie musiał przekalkulować, wycenić to jeszcze raz, więc może wtedy dojść do korekty, Aktualnie wszyscy jeszcze wierzą w obniżki. Czy w tym roku, na, tak naprawdę, słuchajcie, już ten optymizm nieco opadł, ale kiedy sobie spojrzymy na wrzesień, to większość partycypantów CMI Watchtool uważa, że we wrześniu jest prawdopodobna obniżka stóp procentowych. Uważa tak 46%, że będzie obniżka o ćwierć punktu procentowego, natomiast 18%, że będzie jeszcze większa obniżka. Tak więc jedynie 1 trzecia rynku spodziewa się tego, że stopa zostanie utrzymana we wrześniu na tym samym poziomie. Analizujcie to cały czas i przed każdym posiedzeniem Fedu, po każdym posiedzeniu Fedu wracajcie sobie do tej analizy, bo to jest cholernie istotne dla płynności po prostu na rynku, więc skoro tą nudną część mamy już omówioną i tutaj wszyscy pięciosekundowcy się wyklikali z tego filmu, no to jeszcze przejdźmy do Bliskiego Wschodu i pomówmy sobie w dalszej części o altcoinach, bo zwróćcie też uwagę, że spadki, w sensie ja cały czas odnosiłem wrażenie, może jestem masochistą, nie wiem, ale ja cały czas odnosiłem wrażenie, że spadki na S&P na poziomie minimalnym Minus 4% nie dyskontują w pełni scenariuszu wybuchu trzeciej światowej. W sensie to jest, jakby mówię, to nie jest sztuczny kryzys taki potencjał tego, to nie jest taki sam sztuczny kryzys, jak był z Maurycym, a rynek tego nie dyskontuje. Co więcej, jeżeli sobie spojrzymy na giełdę w państwie położonym w Palestynie, z główny indeks giełdowy, to spadki tam również sięgają minus 6%. I generalnie tu nie chodzi o ruchy takich powiedzmy zjadaczy chleba jak ty czy ja, ale w rynku giełdowym tradycyjnym jest zainwestowany kapitał wielu naprawdę potężnych, naprawdę bogatych ludzi. I to już są insiderzy, którzy są na telefonie, nie wiem, z ministrem, z sekretarzem stanu. To mówimy o takim poziomie, tak? To nie są teorie spiskowe, ale ci ludzie mają tak potężne portfele, że gdyby oni wiedzieli. Co jest planowane, bo teraz mamy, jakby jesteśmy zawieszeni w próżni, bo państwo położone w Palestynie powiedziało, że odpowie, ale jeszcze nie powiedziało, jak odpowie. tak? Czyli generalnie, gdyby insiderzy już wiedzieli, że coś się stanie poważnego w stylu eskalacja, atak na infrastrukturę jądrową, blokada cieśniny, hormuz i tak dalej, to rynek powinien to pokazać, ponieważ duzi gracze sprzedawaliby masowo. No to było przecież przed, przed Maurycym, tak? Warren Buffett też robił jakoś świetne trady, jest takim geniuszem, że przykładowo na akcjach Boeinga rozgrywał to, że będzie lockdown. Kto, skąd wiedział, tak? Ze szklanej kuli. No nie no, ktoś mu powiedział przez telefon przecież, nie? I świat tak działa, no jak się ktoś z tym nie potrafi pogodzić, to mi przykro, ale włączcie sobie TVN wtedy, nie? I chodzi mi o to, że poziom, poziom spadków, czy tego indeksu z Tel Avivu, który jest, tak jak mówię, tutaj udział jeszcze lokalsów będzie znacznie większy niż na S&P 500, więc tacy, powiedzmy, ludzie, że są, wiecie, pochytani z władzą obecną w państwie w państwie położonym w Palestynie. No i tak samo S&P, wiecie, jasne, te spadki mogą się pogłębić i prawdopodobnie się jeszcze pogłębią, więc też na to naszykuj, bo teraz będziemy żyli w niepewności, bo z jednej strony będzie odgrażanie się jednego państwa drugiemu, z drugiej strony będą obawy o inflację. Natomiast jeżeli sobie spojrzymy na wykres ropy naftowej i tutaj wiecie te rynki surowcowe też jako taką mniej więcej kojarzę, bo jeżeli się cofniesz do moich filmów, z kiedy to wybuch konflikt w rejonie Sahelu, ja rozgrywają wtedy spółki uranowe z przykładem Cameco Corp. No to generalnie ten rynek, najważniejszym jakby elementem w rynku surowców jest ta restrykcja podażowa i podatność na zmienność polityczną. Tak generalnie ropa naftowa jest podatna na wahania cenowe związane z polityką jeszcze bardziej niż uran, więc możesz sobie, tak jak byłeś ze mną wtedy, to, to możesz sobie przemnożyć te doświadczenia jeszcze z Ale słuchajcie, ropa naftowa też nie zachowuje się w taki sposób, jakby ludzie spodziewali się tej blokady cieśniny Ormus, tak? No spadek, słuchajcie, tutaj fakty, to był 24 kwietnia, czyli to jest, przepraszam, co ja mówię, to, jest, to był 4 kwietnia, czyli jeszcze zanim ten dym się na dobre zaczął. Konflikt tak naprawdę to pierwszy... Ten pierwszy taki wjazd dawnej persji na państwo położone w Palestynie był 15 kwietnia. I spadek ropy naftowej od tego szczytu z początku kwietnia minus 3% spadek. Teraz, jak się zachowałby rynek, gdyby poważni gracze mieli przecieki istotne co do tego, że cieśnina hormuz zostanie zablokowana? Mówimy tutaj o tej cieśninie. Tak, swoją drogą teraz cały też Twitter miał okazję taką małą powtórkę z, z geografii te państwa są najbardziej roponośnym regionem świata, tak? Arabia Saudyjska, Emiraty, w których teraz aktualnie przebywam, więc jeżeli martwisz się o wybuch ogólnie tego konfliktu między tym państwem i tym państwem, to a siedzisz w Polsce, to gwarantuję Ci, że ja jestem jeszcze bardziej zainteresowany tym, żeby tego konfliktu nie było, ponieważ nie wrócę do Polski samolotem, bo przestrzeń powietrzna prawdopodobnie Iraku, Kuwejtu, Syrii będzie zablokowana, a nie wypłynę też statkiem, bo cieśnina chorób może być zablokowana, więc generalnie przedłużą mi się wakacje może tu zostanę, już na stałe, bo w sumie mi się podoba w tym Dubaju, tak? Poza <grywa> tą powodzią, ale to też te, też zjawisko, którego się nikt nie spodziewał. Nie? No i, ale już tak kończąc tą anegdotkę. Te dwie cieśniny są bardzo istotne dla światowego handlu. Przykładowo, konflikt zbrojny w Jemenie, gdzie działa partyzantka Huti wspierana przez Iran, również eskalował do momentu, w którym ci partyzanci postanowili blokować tą cieśninę, Babel-Mandeb i blokować tym samym dostęp do kanału Sueskiego, tej krótszej drogi fraktunku do Europy. I kiedy tylko to zrobili, to Amerykanie wjechali w nich na pełnej. <tak>, tak, więc generalnie Stany Zjednoczone jako ten hegemon światowy, jako ta potęga największa militarna na świecie, no nie może sobie pozwolić na to, żeby jacyś tutaj partyzanci w klapkach z zardzewiałymi kałachami blokowali światowy handel. Przy czym ta trasa żeglugi, czyli kanał Sueski Bapelmandew jest znacznie mniej istotna dla światowego handlu, bo jeżeli to będzie zablokowane, to po prostu okręty będą musiały opływać całą Afrykę. W tym przypadku mówimy o transporcie ropy z Zatoki Perskiej. Tak? Musiałyby opływać całą Afrykę, to oczywiście spowoduje wzrost kosztów, ale nie doprowadzi do jakiegoś załamania gospodarczego. Tak? Natomiast gdyby Iran zablokował Tą cieśninę, to żadna ropa nie wypłynie z Kuwejtu, Arabii, Bahrajnu, Kataru, Emiratów, po prostu, tak, i co też idzie no, z samego Iranu, ale Iran jest osankcjonowany, więc i tak, nie, zresztą, tu mają dostęp jeszcze do do morza, tak. Ale generalnie blokada tutaj tego przesmyku nawet nie chodzi nam o tą cieśninę, no. Z w ogóle zamorduje rynek ropy naftowej, i tutaj zachęcam, żebyś sobie historycznie, jak Cię to zainteresowało, spojrzał na sytuację w latach 70. i co się stało wtedy na ropie, kiedy też był konflikt między tym państwem a, a tym państwem, że tych konfliktów było pełno, i, i to znaczy, wchodzi mi głównie wtedy o, o Syrię, bo też na co warto zwrócić uwagę. To państwo położone w Palestynie jest od dawnej persji położone bardzo, bardzo daleko. Po drodze mamy Syrię, Irak, Jordanię, tak? I to Teraz. Atak w ogóle tego państwa był przeprowadzony w sposób, który można uznać za śmieszny. Dlaczego ja też uważałem, że to jest sprężenie mózgów, pomijając, że notowania na rękach tak wtedy to wyceniały? Drony, które zostały wypuszczone z dawnej Persji, leciały do tego drugiego państwa 8 godzin. I to były te szahedy generalnie, nowsze wersje te, tych zabawek, co na Ukrainę dostarczyli Putinowi. To te, jeszcze fanfakt z Ukrainy, bo też tam sporo jeździłem, udzielają się, to te pierwsze wersje tych szachedów były tak, słuchajcie, zaawansowaną technologią zbrojeniową, że policjanci z Kałacha byli w stanie zestrzelić takiego szacheda, jak w dzień leciał i by go było widać. Ale to nie był atak przeprowadzony w taki sposób, żeby... Bo o co mi chodzi? Kiedy chcesz faktycznie pokonać wroga, wygrać konflikt zbrojny, to musisz go uderzyć z zaskoczenia w pierwszych chwilach konfliktu, tak żeby on nie był w stanie się podnieść, otworzyć swoich zdolności dawna Persja ostrzegała państwo położone w Palestynie przez jakieś dwa tygodnie, że ej uderzymy, ej zaatakujemy, ej bo nam zrozwaliście ambasadę, no nie może tak być, zemścimy się, będzie gniew na was spadnie, zrobimy to, tak, zaatakujemy was i to w ogóle w... jeszcze tydzień wcześniej to się miało stać, ja już przecież jak leciałem jak leciałem w ubiegłą sobotę do Emiratów, to przecież też patrzyłem tylko przez okno w samolocie, czy mi szachet nie, nie leci, tak nie zaatakowali wtedy, zaatakowali w weekend później po tym, czyli co jest jeszcze ciekawe, kiedy notowania na rynku Tradycyjnym były zamknięte. Pamiętajcie, że rynek tradycyjny nie pracuje w weekendy. I no to jest dygresja, nie wysnuwam z tego teorii szpickowej, po prostu mówię, że taki zbyt okoliczności był, tak? I teraz wiecie. Ej, zaatakujemy was. Z tej sharp plac. Na tej zasadzie. W sensie oni i tyle razy przed tym, że ten atak w ogóle nie mógł się powieść w żaden sposób, bo Amerykanie wszystkie swoje zdolności przenieśli w ten region świata i postrącali po prostu to, to, te tam zabawki, co, co leciały chyba trzy albo cztery rakiety doleciały i trafiły w jakieś lotnisko na pustyni, to jest wszystko, tak, w sensie jakby doniosłość tego ataku militarnie była żadna i to mówię, powołuje się na, na ludzi, którzy się znają lepiej ode mnie na doktora Szewkę, na Jarosława Wolskiego tak jak mówię, ja się znam na spekulacji na shitcoinach i może na psychologii ludzi, tłumu, tak, to są moje dziedziny specjalizacji, ale też trzeba się odwołać do wyższych autorytetów, jak ktoś się naszym po prostu w 100% nie zna, no i to nie było tak poważne, jak się mogło wydawać, dlatego też jeżeli śledzisz moje konto na Twitterze, to też tak w nieco trochę prześmiewczy sposób do tego wszystkiego bo odchodziłem, tak, bo, bo znaczy w ogóle, w ogóle też takie zdrowe poczucie humoru, może nieco wisielcze w moim przypadku, no jest tym, co pomaga mi koupować tą rzeczywistością, gdyby nie to to w ogóle na rynku kapitałowym bym, bym, bym zwariował, tak, Natomiast generalnie rzecz biorąc, na obecnym etapie nie można tego uznać za realne, moim zdaniem, ryzyko wybuchu tego konfliktu. Co więcej, zarówno przedstawiciele dawnej Persji, jak i przedstawiciele państwa z Palestyny, w mniejszym stopniu ci drudzy, ale generalnie, gdyby ten atak chcieli zrobić kontrę jakąś zdecydowaną, to już by, moim zdaniem, ją zrobili przy ich zdolnościach. Ale persowie nie chcą eskalować. Biden, który jest śmiesznym politykiem i generalnie stawiam 75%, że nie będzie dalej prezydentem Stanów Zjednoczonych po tym jak się skompromitował. Ale wszyscy naciskają na deeskalację. Putin naciska na deeskalację. Państwo z Palestyny jest zaangażowane w rozwalanie cywilów w strefie gazy, więc generalnie też są czymś innym zajęci. No nie jest to. Ta, ten. żebyś nie zrozumiał, tego nie bagatelizuję, bo ten konflikt Bliski Wschód, jego geopolityka jest tak ukształtowana, że tam na pewno będzie dym w perspektywie najbliższych 5 do 10 lat. Konfrontacja tych państw jest nieunikniona, ale sam fakt, że mamy tutaj tyle proxy. I ten konflikt może być toczony generalnie na podobnej zasadzie, jak jest toczony konflikt na Ukrainie. No tutaj trzeba się zgodzić z tym, że tak naprawdę na Ukrainie to jest konflikt Zachodu z Rosją tak? tylko rękami Ukraińców jest prowadzony. Tak samo może być konflikt z Iranem prowadzony rękami, w tym przypadku, mieszkańców tego, tego państwa po lewej stronie tutaj, jak patrzysz na mapę, tak. I, i z drugiej strony. Persja będzie wspierana przez Rosję, tak samo Chiny. I to może być kolejne proxy war. Mówię, rynek nie dba, zapamiętaj sobie, już płętując tą część, żebym tutaj się nie rozgadywał za bardzo. Rynek nie dba o to, czy gdzieś na świecie giną ludzie. Rynek po prostu dba o to, żeby ropa naftowa płynęła. To jest najważniejszy surowiec dla światowego handlu. Tak samo, gdyby ktoś się spodziewał duży blokady tych cieśnień, to już teraz poprzez kontrakty terminowe cena ropy byłaby windowana, zanim by do tego jeszcze doszło. No i mieliśmy faktycznie z takim wzrostem cen ropy do czynienia Wcześniej przed tym konfliktem, ale aktualnie to jest też takie popularne stwierdzenie giełdowe, że kupuj, kiedy leje się krew i to będzie fajnie widoczne, słuchajcie, myślę na polskim Wigu 20, jeżeli sobie przypomnisz tą panikę związaną z początkiem konfliktu na Ukrainie. Tutaj mamy notowania Wigu 20, czyli najistotniejszego indeksu giełdowego w Polsce, tak i kiedy cofniemy się do początków roku 20 drugiego, No bo konflikt ten pełnoskalowy na Ukrainie zaczął się w lutym 2-2, no to widzimy przykładowo tutaj w tym swingu drastyczny spadek giełdy, potem odbicie i faktycznie ten konflikt akurat przedstawiał ryzyko tego, że eskaluje w konflikt z NATO, przynajmniej w tych pierwszych fazach, także Kijów będzie zajęty i tak dalej. W miarę tego, jak Ukraina się broniła, to rynek już przyzwyczaił się do tej wojny. Tak więc polski indeks giełdowy zbotomował później, bo dopiero w październiku 2.2, więc też miej cały czas z tyłu głowy, że podobna sytuacja może stać się teraz przykładowo na S&P. Czyli rynek może krwawić, krwawić, krwawić... Dopóki grożą sobie nawzajem, dopóki grożą eskalacją, to rynek to wycenia jeszcze jako ryzyko, kiedy ten konflikt się jakoś tam ustabilizuje, chociaż takie konflikty są w chaotyczne, to gdzieś zostanie znaleziony dołek. I przykładowo na polskim indeksie taki dołek był w październiku 2:2. Pomimo tego, że wojna na Ukrainie była bardzo intensywna przez cały rok, tak naprawdę 23, to WIK sobie radził świetnie. Teraz jeżeli spojrzymy natomiast na indeks SP. Na początku roku to wyglądało to również podobnie. Atak na Ukrainę, tutaj spadek, odbicie. No i później, oczywiście, również to podążało bardziej za globalną płynnością, i były spadki na SP. Ale pamiętajcie, że ten konflikt na Ukrainie cały czas trwa. To samo, co było ze strefą gazy, gdzie to zaczęło się w październiku. Poprzedniego roku, tak? Czyli no, nie, nie chcę tu powiedzieć za dużo, co myślę o, o, o tym, jak się zachowują Izraelczycy, ale chyba wyczułeś, po, po czyjej stronie jestem w tym konflikcie, tak? Więc generalnie rzecz biorąc, doszło w październiku roku 2-3 do eskalacji ze strony tamtej partyzantki powiedzmy palestyńskiej nie lubiącej tego państwa z Palestyny i indeksy również zanurkowały kiedy okazało się, że wtedy ten konflikt nie eskaluje. To rynek przestał wyceniać to ryzyko, były wzrosty na rynku i tu zachęcam, żeby patrzeć po prostu na schematy, które już w przeszłości się sprawdziły, teraz może być podobnie. I ja nie jestem wróżką, tak dlatego teraz jak już masz te wszystkie fundamenty, zaraz przejdziemy do budowania strategii, bo pamiętaj że zawsze inwestowanie na rynku trzeba zaczynać takiego holistycznego spojrzenia na świat, a nie odświeżania końgeko, który Hitcoin urósł w tym momencie przykładowo pizza Ordinals. tak, Bo jak będziesz to robił od tej strony, to ci gwarantuję, że przegrasz y, z rynkiem. I y, y, to jest ważne: ta ciśnina jest ważna, i handel ropą naftową jest ważna, a wszystko inne. Każdy inny lokalny konflikt będzie wyceniony, dopóki nie odetnie się ropy naftowej. To ten krwiobieg światowego systemu po prostu będzie funkcjonował. Pamiętajmy, Rosja jest zaangażowana na Ukrainie. Chiny, no, ostrzą sobie zęby na ten mniej lub bardziej. Tutaj państwo z Palestyny jest zaangażowane w zbrodnie przeciwko ludzkości tutaj, tak? Generalnie Stany Zjednoczone mają tyle po otwieranych frontów, blisko są wyborów prezydenckich i też mają wiele innych zmartwień niż teraz jeszcze atakowanie Persji, która nie jest takim, wiecie, pachołkowatym państwem jak, nie wiem, Liban. No to, to naprawdę już będzie znacznie poważniejszy konflikt, jeżeli do niego dojdzie, więc też patrzcie, starajcie się patrzeć tak racjonalnie do tego, ale ja przeprowadziłem de-risking swoich pozycji i tutaj dlatego też nagrywam YouTube'a dzisiaj, bo ostatnie dni spędziłem na przemodelowaniu nieco swojego portfela i też sugerowania tego samego swoim subskrybentom premium, bo to tak jak mówię, no zobowiązałem się, więc jest to dla mnie priorytet. Natomiast co ja zrobiłem? Przede wszystkim nie zamykałem żadnych pozycji ze stratą, natomiast... Miałem duże zyski wykręcone przykładowo na NFT-kach, Bo są NFT, są kolekcje NFT, które mają tak fanatyczną, forczanową społeczność, że ich cena wzrosła w chwili, kiedy do tego konfliktu doszło, więc to jest po prostu zaleta inwestowania w takie autystyczne aktywa, jak jakieś forczanowe wynalazki. Tak i to się naprawdę sprawdza. Ja słuchajcie, mam 200x wykręcone na pokrewnym konie do PP Coina, nie tym głównym Pepe, którego tu widzisz, tylko na innym PP Coinie. I naprawdę Wiem, że wielu moich psychofanów by chciało, żebym ja był w tej stracie, ale przepraszam Was bardzo, muszę zawieść Wasze oczekiwania, jestem bardzo, bardzo daleko od poniesienia straty na tym rynku, jestem bardzo, bardzo zarobiony na altcoinach i to nie na tym Pepe, jak ten mój Pepe, ten pokrewny Pepe dojdzie do powiedzmy 2 miliardów kapitalizacji, ja go przy kapitalizacji naprawdę no poniżej 5 milionów i to miałem taki trade jasny, no teraz naplujcie się teraz przez 3 miesiące do przodu, a potem będzie moje jak opublikuję ten adres, opublikuję ten trade tylko mówię, mój ogień walki tylko będzie tym silniejszy. Dwa, najbliższe 3 miesiące są dla Was, tak? Na razie to jest dla, premium dla ludzi, którzy mi zaufali, ale już nawet nie odchodząc w takie piractwa, bo to tak jak mówię, premium moje jest dla ludzi zaawansowanych z tolerancją do zmienności, z tolerancją do ryzyka. Kiedy sobie spojrzymy nawet na coiny tutaj z góry Market Capu, no wrzućmy sobie przykład Solany, czyli mojego zakupu, w którego wchodziłem pierwszy raz w okolicach 100 dolarów, tak? Sol... I nawet wrzućmy wykres do bitcoina, żeby już nie było, że, że w dolarach, w dolarach coś tam, w dolarach spadło, tak? Generalnie rzecz biorąc. Wszystko jest kwestią perspektywy. Jeżeli ograniczasz swój ogląd rynku do bezkrytycznego słuchania, marketingu jakiegoś szkoleniowego, że ktoś ci pokaże Gecko. I ktoś ci pokaże, patrz chłopie, 7 dni solana, minus 20%, minus 20% szczu jak mogłeś wejść w altcoiny, tak? Kiedy sobie spojrzysz, when in doubt, zoom out, nie? Teraz, pozycję na solanie zajmowałem pod koniec pierwszego kwartału roku <krym> 2-3. Z grupą premium, tak jak mówię, wtedy też wiele osób to wątpiło, wiele osób twierdziło, że to nie jest moment, bo Solana spadnie do zera, tak? Solana do swojego szczytu w tym swingu jeszcze tak naprawdę, no przed tym całym dymem w marcu wzrosła o ponad 300%. Następnie skorekciła się od tego szczytu do obecnego, mówię o wycenie do Bitcoina, nie do dolara, tak? Bo pamiętajcie, że jest opportunity cost, który ja zawsze podkreślam, że jedynym warunkiem przejścia w altcoina z Bitcoina jest to, że ten altcoin musi zarobić więcej niż Bitcoin w dolarze. Tak więc patrzenie na wykres sol BTC jest bardziej optymalne niż patrzenie na wykres sol USD. No ale patrzymy na bitcoina, tak? Wzrosło o 300%, spadło tutaj o minus 30%, czyli od mojego wejścia do obecnego poziomu wycenie do bitcoina, ja jestem na 200% zysku. Teraz pytanie na inteligencję. Czy jakbyś miał dwa razy więcej bitcoinów dzięki temu, że kupiłeś solane w dnie bez ssy, to masz teraz więcej, czy masz mniej, tak? I to, to się wydaje truizmem, ale w razie, że wiele osób ma problem z odpowiedzeniem sobie na to, na to pytanie. Teraz idziemy dalszymi niszami, które często omawiałem, jeszcze nawet na YouTube. Tak jak mówię, bo to wiedza taka z tym z ilaczka tymi powinna być dostępna całej społeczności krypto, moim zdaniem. Teraz stało w wycenie do bitcoina, tylko musimy znaleźć jakiś. Wykres z giełdy, która ma dłużej te notowania. Problemem jest to, że nie zawsze są listingi, jak w przypadku Tao, no ale generalnie, odkąd Tao miało listing na Binance, czyli sugerujmy się danymi od kwietnia, to w wycenie do Bitcoina to wygląda tak. Natomiast wrzućmy wykres dolarowy, bo tak jak mówię, mankament nowych coinów i one są też częściej listowane po prostu do do dolara głównie, tak? No to jeżeli sobie weźmiemy wykres z BitGeta, tak? I teraz uznamy, że jest kryptoprywacierz frajerem, leszczem, hazardzistą, ponieważ zamiast siedzieć bezpiecznie w Bitcoinie szedł w gówno. Gdzie twierdzę cały czas, że ten projekt jest śmieszny. Jak większość altcoinów, w ogóle ten rynek jest śmieszny i dlatego też unika i takiego, to zaraz, zaraz, zaraz będzie o tym, bo znowu bo ucieknę w dygresję, nie? Tało, tało, Tao i teraz tak, no zajmowałem pozycję pod koniec roku 23, tak? I generalnie biorąc nawet stąd, zakładając, że Kupiłem w najgorszym momencie roku 2-3, że jestem ciotą leściem zupełnym. Tak, się rzuciłem na tało, bo mi ktoś nagonił. Lipiec 2-3, tak, liczymy od 3, tu zajmowałem niżej. Do obecnego poziomu w wycenie do dolara to jest 400% wzrostu. Tak, mówimy tutaj od lipca 2-3 do teraz. Czyli od lipca 2-3 do teraz, zobaczmy sobie wykres bitcoina, bo musimy sami sobie sporządzić ten wykres, bo nie mamy notowań tało bitcoina gotowych za długi okres czasu. Tak? Kiedy sobie spojrzymy na bitcoina, przypominam, od lipca, koniec lipca, 26 lipca, tu jest lipiec, do teraz. Bitcoin wzrósł 100% w dolarze. Co to znaczy? Tało wzrosło 400%, Bitcoin wzrósł 100%. Czy lepiej wyszedłeś trzymając altcoin, kupując go w czasie złego sentymentu na altach, wtedy, kiedy te wszyscy byli maksymalistyczni bitcoinowo? Czy lepiej wyszedłeś? Co jest więcej, tak? W sensie, mówię, kolejne pytanie na inteligencję. Co jest więcej, 100% czy 400%? Tego mówię. Nie, nie możesz... Ja nie, broń Boże, nie atakuję nikogo, bo ja też podpisuję się obiema rękoma pod tym, że dla 90% dla ludzi zmienność na altcoinach jest nie do wytrzymania i powinni siedzieć w bitcoinie najdłużej jak się da, ale... Ja z założenia już ten kanał, a w szczególności swoje skromne usługi premium oferuję dla ludzi, którzy już chcą z tego rynku wycisnąć najwięcej jak z cytryny. No i wiecie, no 400% trochę więcej niż 100%, ja mógłbym mnożyć takie przykłady, tak? No co więcej, słuchajcie, render, czyli nisze, które omawiam teraz, bo nie biorę się z szapy randomowych projektów. Pierwsza nisza, którą omówiłem, AI Tao, to jest lider niszy AI, bo miałem, że cała ta nisza jest śmieszna, tak samo jak gaming, nie? No ale z kolejnej załóżmy z DePIN, Decentralized Physical Infrastructure, Projekt, który tutaj wiedzie Prym Render. Render, przypominam o co chodzi w depinie. To jest też bardziej mambo jumbo, bo to da się rozwiązać bez tokena kryptowalutowego. Ale chodzi o to, że mamy crowd computing, udostępniamy mozo obliczeniową kart graficznych do, do chmury sprzedajemy to i na tym robimy tokenomię. No to jak sobie spojrzymy. A teraz nie, nie ręczę zanotowania do Bitcoina, jak długo one będą, ale tu są widzę długo. Render, tak? Notowania do Bitcoina. Patrzcie, moi kochani, kolejny przykład, jak pieprzyłem pieniądze, nie. Render Bitcoin. I zajmowałem, nawet słuchajcie, zakładałem, że zajmowałem tą pozycję nieco, nieco później pod koniec roku 2, 2, 3. 99% wycenie do Bitcoina. Rozumiesz co to znaczy, że kupując rendera mam teraz dwa razy więcej wartości Bitcoinowej, jakbym się chciał zegzitować tym do Bitcoina, to mam dwa razy więcej Bitcoina, tak? I mówię, rynek to jest więcej niż... 24-godzinne i 7-dniowe świeczki na Koingeko, które Ci z tego wykresu całego, który ja Ci tutaj rozwinąłem, prezentują ten fragment. 7-dniowa świeczka, to. Widzisz tylko to, a nie to. No i ludzie, nie bądźcie tacy krótkowzroczni, proszę Was. W sensie tak jak mówię, też zachęcam do rozsądnego ograniczania ryzyka. Nie można być chciwym, nie można być hazardzistą, trzeba być wdzięcznym za to, co Ci świat daje. Bo rynek krypto jest najlepszą okazją, jaka spotkała nas, słuchajcie, w naszym życiu. Ale nie tunnel vision i, i nie bądź minionkiem, tylko myśl, mówię krytycznie, myśl na własną rękę. Jasne, ja mam po, y, projekty w portfelu, które straciły wysenie do Bitcoina. To nie jest tak, no ja mam portfel wyselekcjonowany na grupie Premium, gdzie przykładowo 40% tych altcoinów może być teraz w lekkiej stracie względem Bitcoina, tak? Ale słuchajcie, chodzi nie o to, żebyś ty wygrał każdy trade, bo nie da się tego zrobić. Chodzi o to, żeby twój portfel w ramach jakiejś złożonej strategii spójnej zarządzania ryzykiem, globalnie wyszedł na plus. Dlatego jak masz minus 10% w wycenie do Bitcoina na jakimś szycie a masz plus 400% w wycenie do Bitcoina na TAO czy na renderze 100%, to mówimy o takiej zmienności, tylko że powodem, dla którego ludzie sobie nie radzą z czymś takim jest właśnie duża zmienność. Tak? I chcę tylko Ci uświadomić, że dominacja Bitcoina jasne wzrosła, wzrosła do 52% i nie patrz na to, nie podążaj za strumieniem, za stadem Jagowca, tylko myśl w drugą stronę. Teraz, im wyższa jest dominacja Bitcoina tym większy jest potencjał na późniejsze przejście tego kapitału w Alty. No bo ja naprawdę nie muszę tego już chyba powtarzać, bo to mówiłem setki razy. Ludzie nie kupią Bitcoina tacy z ulicy, co przyjdą za 90 tysięcy dolarów. No nie zrobią tego, żeby kupić 0, 000, nie wiem, 8 Bitcoina. No nie. Kupią sobie milion Dogecoinów, kupią sobie miliard Shiba Inu, kupią sobie, nie wiem, Wojak Coina. 50 milionów, i tego typu zagrania będą robić, bo się poczują, że są nominalnie milionerami, bo ludzie są głupi, tak tu się zgodzę. No ale <laughs> wiecie o co ci chodzi, tak? W sensie odpowiedz sobie na pytanie, co jest Twoim celem jako spekulanta giełdowego, bo jesteś na gnojowatym, chamskim rynku, który jest po prostu. Kasynem, i to jest taki educated gambling, że wyedukowany hazard. Także nie jesteś takim jakimś hazardzistą, który pijany rzuca na ruletce raz, tak, raz, tak, raz, siak bez żadnego zamysłu, bez żadnej, wiecie, statystyki. Tak to jest bardziej wyuczone i wysublimowane, co my tu robimy. Ale w rynku krypto nie chodzi o to, żebyś ty sam na wyżynach moralnych. I patrzył z tych wyżyn moralnych, jak ludzie dookoła zarabiają pieniądze, a ty jesteś za dobry, bo to nie jest tak, że ty się w błocie będziesz ze świniami taplał, nie, ty jesteś za dobry. Już stał, patrzył z bitcoina, jak ludzie robią, nie wiem, na Tao 400% na renderze, tak jak, nie wiem, mo moi piraci przykładowo z grupy premium, nie, ty jesteś za dobry na to. To nie jest salonik dla intelektualistów, to jest gnojowaty rynek i ty musisz uprzedzić to stado owiec, wejść gdzieś przed nimi. Mówię, najlepszy trade w życiu miałem na pokrewnym coinie do PP coina z 200 dolarów zrobiłem kilkadziesiąt tysięcy dolarów, mimo tego, że brałem moonbagi ponad 200 razy wzrostu, bo wszedłem na niskich kapitalizacjach, jak każdy uważał to za gówno, a mnie za idiotę. I jeszcze sobie to podtrzymam w sekrecie dla siebie, tak, ale dlaczego uważasz, teraz drugi zabieg myślowy, zachęcam, żebyś się zastanowił. Jak wyglądał rok 23.? Rok 23 wyglądał tak, inaczej niż Hossa 17, inaczej niż Hossa 14 i no podobnie niż jak Hossa 221 2021. Wzrastał Bitcoin wraz z Bitcoinem, wzrastały altcoiny. I teraz czy na jakiej podstawie uważasz? Bo jestem otwarty na dyskusję, na argumenty. Zachęcam. Mówię merytoryczne, nie ad personam, bo, bo mówię, z, nie chcę mi się z chamstwem jakimś obcować. Po prostu, jakby nie, nie po to wiecie. Szedłem wyżej w życiu, żeby teraz schodzić niżej. Ale merytorycznej dyskusji zapraszam. Na jakiej podstawie uważasz, że jeżeli dojdzie do ponownych wzrostów, to ta hossa będzie wyglądała inaczej niż w drugiej połowie 2-3? Bo tak, w 2-3 ludzie nie doznali olśnienia, nie zostali bitcoinowymi maksymalistami, nie sprzedali szyby. PP coinów i nie weszli w bitcoina, tylko schodzili niżej, jak już co. Nie odpaliły się jakieś mityczne algorytmy tradingowe, które rzekomo sprzedają alty do Bitcoina. Jak, jak się, znaczy w takich sytuacjach, jak teraz, jak, są krach, jak jest krach na rynku dobrze, ale ten krach jest zazwyczaj przez krótki okres czasu, a wzrosty trwają długo. To dlaczego te algorytmy miałyby się odpalić, kiedy jest dobry sentyment? Mówię, rynek nie myśli w kategoriach wyższości moralnej, rynek myśli w kategoriach risk on, risk off. Tak. Risk on, czyli włączamy ryzyko, tak. Czyli chodzi o to, że jak jest dobrze na rynku, mamy więcej płynności, to wchodzimy w zmienne aktywa, bo zmienność powoduje, że one nie tylko więcej spadają jak jest krach, a na tym się fiksujesz teraz, tylko one również wzrastają znacznie bardziej, kiedy jest pozytywny sentyment na rynku. Ja nawet się przestałem obrażać na swoją sibę, bo to jest koń, który mi najlepszą lekcję po prostu, jak w karatek idzie, w mi spuścił i mnie najwięcej nauczył o rynku. Kupowałem sibę jak była przy 5 miliardach dolarów kapitalizacji. To jest ponad 100% wzrostu 150, tak na 160% coś koło tego, żeby dokładniej policzyć, tak? Dogecoina brałem, jak było 11 miliardów kapitalizacji, bo tu jest zmienność. Ja mam tolerancję na tą zmienność, bo jestem ponad 8 lat na rynku. I teraz nie ma żadnego sensownego argumentu, znaczy jasne, jeżeli nie masz tolerancji na zmienność i psychicznie tego nie wytrzymasz, to oczywiście nie, nie wychodź w ogóle z Bitcoina nawet, tak? Przez cały cykl. Nie chodzi o to, żeby jak najwięcej zarobić na rynku, tylko żeby nie stracić. Jeżeli to traktujesz jako taki dodatkowy pieniądz, dodatkowe źródło dochodu, no to jedynie mogę jeszcze tak zasugerować lekko, że, że Solaną bym się może zainteresował, tak, bo przy, o czym my też mówimy, o potencjale na wzrost na X y Fantastyczne X, za które potem sobie kupujesz Lambo, lecisz do Dubaju na konferencję, jakoś tam token 2049, i potem Allah ci powódź syła i, i masz Lambo pod wodą. Jak ci wszyscy naganiacze, co w damtamni się teraz topią po prostu z wynajętych samochodach, ciekawe, jak to rozliczą z wypożyczania, to w ogóle anegdotka może na koniec zostawienie. Bo nie, żeby nie było, jestem w Dubaju, nie przejechałem tu na tą śmieszną konferencję. Ja w ogóle planuję relokowanie swojej rezydentury podatkowej do. do Emiratów Arabskich na taki zwiat przyjechałem na, na wakacje swoje trochę dłuższe, no i generalnie wszystko, co, co się mogło stać, żeby im te wakacje pokrzyżować, to pokrzyżowało, nie? A te xy, za które sobie kupisz potem Lambo i się utopisz w Dubaju. Czy jak, jaki potencjał do wzrostu ma Bitcoin przy cenie 70 tysięcy dolarów? W sensie, możesz sobie odpuścić, odpalić, no John, John McAfee już niestety nie żyje, ale odpuścić sobie Raoli Paulów, odpuścić, odpalić sobie Katie Wood, która ci będzie silowała swojego ETF, a i ci powie, że Bitcoin będzie po milion. Nie będzie po milion. Ja myślę, że w tej hoście, jak będzie za 200 tysięcy dolarów, to ja już chcę się bardzo, bardzo dużym udziałem portfela ewakuować, już nie tylko z Bitcoin, a ogólnie z rynku, tak? Realna... Estymacja przy tym, co się dzieje, to jest też taka, że przy 100 tysiącach dolarów ja chcę exitować dużo z bitcoina. Nie podaj jakichś sztywnych strategii, magicznych modeli, bo opieram się też w dużej mierze na intuicji i na elastycznym reagowaniu, co robi rynek. tak? To ile, to nawet od teraz do 100 tysięcy nie jest 2x na bitcoinie. tak? Ether może być za 10 baniek. Tak szczególnie jak te ETF-y już są w Hongkongu, to pytanie, kiedy z sekiem wywalczą je również w Stanach Zjednoczonych. No ale może być Ether za dychę, to masz 3x tam z hakiem. Nie? Schodzisz niżej. Czy wyobrażam sobie salane za tysiaka? Tak, to już od teraz no nie jest to 10x, ale jakieś tam 7x jakoś to wygląda niecałe, tak? Schodzisz niżej, no dodrze, do wiecie, szyby, to już jest, to już... Na, na sky is z The Limit, tak? Fundamentem memcoinów jest FOMO i to jest tak zwane Hated Rally. Za, to jest coś, co bardzo obszernie, osobny, cały czterogodzinny film na grupie premium poświęciłem temu, czym jest Hated Rally. Takie smaczki tylko ci tu przemycę. Hated Rally polega na tym, że pompa na tych memcoinach się opiera w dużej mierze na trollingu. Tak, bo to są właśnie masz ludzi, którzy stoją na wyżynach moralnych, pomimo tego, że są świetnymi specjalistami mega inteligentnymi ludźmi, z większym jeszcze doświadczeniem ode mnie na rynku, ale to są to jest, stoją na wyżynach moralnych. I teraz jakby grupa odbiorców koduje sobie w głowie, że Dogecoin gówno, doczkoj nie, frajer kupuje Dogecoina, ja nie kupię Dogcoina, ja jestem lepszy od frajera, który kupuje Dogecoina, i tak powtórz to 100 razy w głowie, żeby to zapadło w, w pamięć. Tak, i teraz co się dzieje w sytuacji? To jest przykład PP Coina. No jeszcze powiedzcie mi, że straciłem na ppcoinie, to już naprawdę się poddam i, i zajmę się, nie, nie, wiem, nie wiem, czym, hodowlą, hodowlą jedwabników wtedy, tak? Powiedzcie mi, że ja straciłem po tej korekcie na ppcoinie, ja gadam wam o, o ppcoinie na otwartym YouTube, nie że chciwy chłop chce ode mnie abonamencia za subskrypcję, tak? To też tak mówię, podkreślam bardzo serdecznie, proszę o to, bo jak już... Sam mówię o sobie, że jestem abonamenciarą, to nie mówcie, że jestem szkoleniowcem, bo to świadczy o niskim ilorazie inteligencji, że nie jesteście w stanie nawet do Belgii powtórzyć, tak? Ale ja mówię na otwartym YouTubie o Pepe Coinie od maja. Mówiłem w lato, mówiłem tutaj, omawiałem całą tą sytuację z tym niedoszłym rakpulem, tak? I tutaj Pepe Coin miał kapitalizację jaką miał. Nawet sobie muszę przypomnieć, słuchajcie, dało się tego Coina wychwycić przy 300 milionach kapitalizacji. On ma teraz 2 ponad miliardy kapitalizacji. Co mnie... To kuźwa obchodzi, że on spadł o minus 50%. Naprawdę nie, nie myśl się tak wąsko, bo was będą doić przez całe życie. No po prostu, tak? No to nie działa w ten sposób. Ciebie weryfikuje cena wejścia, cena wyjścia. Jasne, jak kupowałeś PP Coina tu, bo przyznajesz mi rację zbyt późno to przetrzymałeś teraz papierową stratę, ale to nie jest wina rynku, czy to nie jest wina mojej strategii, bo moja strategia zakładała po pierwsze, primo, wjęcie Moonbaga na czymś takim. No, jak coś ci wzrosło 10 razy i ty nie wyjąłeś na tym Moonbaga, nie wytradowałeś sobie wkładu początkowego, to się prosisz o wyleszczenie. To od tego w ogóle zacznijmy. Tak, PP doszedł do 4 miliardów ponad kapitalizacji, no to jak nie wziąłeś Moonbaga nawet z zyskiem, to jesteś chciwym po prostu hazardzistą. Tak, i przemyśl co jest, przepracuj. Inaczej, zachowałeś się jak hazardzista bo nie chciałem ci ubliżyć, no, ale przepracuj to sobie, tak? No, gdzie tu jest strata? Pokażcie mi naprawdę stratę na tych najbardziej trzonowych pozycjach, o których ja mówiłem, że z alciarskich. Wojak coin. To wszystko było do wzięcia Moonbuga. I teraz, dlaczego Moonbug jest ważny? No, wojak koń tak samo. No, ludzie dobrzy. To <laughs> mówiłem o Wojaku. Kapitalizacja 5 milionów, doszedł do 50 milionów, 10x. Wyjąłeś wkład początkowy? Bo to jest moja strategia. Moja strategia to nie jest tak, że ja będę kisił tą torbę jak Bitcoina. Ja wyjmę wkład początkowy, wyjmę zysk, zostawię czysty zysk i teraz nawet wrócę tym mundbagiem do Bitcoina, żeby być na wyżenie moralnej znowu, ale no nie, nie patrz w sensie. Jak moja strategia, to moja strategia. Biorę mundbaga, trzymam tamto. Jak ty weźmiesz mundbaga i czysty zysk, to jak ci papierowa wartość tego, co ci pozostało w tej pozycji, się osunie, to ty nie możesz tego uznać za stratę, ponieważ to nie jest twój pierwotnie zainwestowany kapitał. To zmniejszy ci zysk. Ale ci nie spowoduje straty. Jeżeli rozgrywasz to naleszcza i czekasz na pompkę, i jak pompka zrobi 10x i wchodzisz wtedy w tą pompkę, potem ci zjedzi o 50% i strasz na Twitterze, że jest skam, no to to sorry, ale to po prostu jesteś jak z Liquidity nie, to, to tak działa rynek kapitałowy, dlatego ja. No, no już też nie mówiąc o jakichś tam moich mniejszych rozegraniach z minamach, które omawiałem, też 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 w kapach. tak? Ale to wiecie, da się to zrobić. Naprawdę nie musisz, to jest największe błogosławieństwo, którego ludzie na swoje życzenie się wyrzekają, nigdy nie zrozumiem dlaczego. Ty nie musisz nigdy być 100% mieć 100% kapitału za lub przeciw. Ty możesz trzymać gotówkę w obligacjach złych rządowych banksterskich, tak? A możesz jednocześnie inwestować w krypto. I to jest piękne, bo ty jesteś spekulantem giełdowym, a nie ciotą telewizyjną partyjną, tak? Rozumiesz o co chodzi? Możesz mieć, mówię, ja też nie zachęcam, ja modelowo podałem w portfelu też dla subskrybentów premium na hossę na ten szczytowy etap hossy, udział Bitcoina poniżej 20%. A to też nie, że teraz sprzedajcie wszystko, wejdźcie w topa na na, na PP, tylko <noise> sukcesywnie przenosić zyski z bitcoina. No, choćby taka sytuacja, jak teraz, że altcoin spadł w wycenie do bitcoina, jest dobrym altcoinem, performuje, ma społeczność, to wszystko, nie jest martwym coinem. Także nawet ton coin jest wyżej niż był przed tym. Przed tym dymem przecież z, z rakietami i, i tam dronami, nie? No, no, no to wiecie o co chodzi i teraz, co nagle się, nagle ludzie stwierdzą olśnij ich, Także nagle wszyscy ci degeni kryptowalutowi hazardziści stwierdzą nie, bo, bo trzeba być na wyżynie moralne i rzucać to w cholerę idę na wyżynę moralną do kościoła bitcoinowego maksymalizmu. Ludzie, ja też kiedyś tak myślałem, tak, ja wiele razy na rynku się myliłem, wiele razy rynek nauczył mnie pokory, tylko głupi nie jest człowiek, który popełni błąd, głupi jest człowiek, który popełni błąd, nie, nie wyciągnie z tego wniosków, jeszcze będzie usilnie całą, całemu światu Cisnął narrację, że on jest lepszy, bo on się pomylił. Rozumiecie to. I to, tak jak mówię, to nie są żadne ataki personalne, tylko ja bardzo mi zależy na tym, po prostu, żeby społeczność też Polska Krypto miała ogląd na, na, te, na te kwestie bardziej, bardziej szeroki niż mówię, siedmiodniowa zmienność na CoinGecko, no bo to jest żart. To mówię, to, to jest po prostu żart. Tak. No, patrzenie na to, to jest żart. W tym momencie, ja nie mówię, jak wszedłeś na topie i. To 7 dni ci liczy spadek od twojego wejścia, przykro mi bardzo, tyle, tyle papierowej straty teraz trzymasz. Wy zobaczcie jakie koiny rosną, najwięcej zyskujący, Ordinalse Pizza, Open Fabric AI, o, ludzie, to się nie zmieni. To jest rynek dla hazardzistów, ty jak chcesz mieć pieniądze tych hazardzistów, musisz mieć te żetony do kasyna przed nimi, tak? I co jeszcze? Wylogowało mnie taki drobny fopa z mojej strony przyznaję się. Zostawiłem telefon do tu faktora w domu wylogowało mnie z Grassnouda, ale jedyne co tylko chciałem powołać z kwestii takich on chainowych, bo znacznie, znacznie ważniejsza jest teraz y, geopolityka niż, niż tam indikatory on chain'owe. Zresztą zawsze tak było. I bilans bitcoinów na giełdach spada, co to znaczy, że grubasy wyjmują z giełd? Halving jest zaraz. No teraz kilka słów na temat halvingu, jeszcze. Miej to, widzisz, cena rośnie bitcoinów ubywa, cena spada bitcoinów nadal ubywa. Ten spadek ceny też wynika z deriskingu, z ogromnych likwidacji przede wszystkim na dźwigni. Nie spekuluj na dźwigni. Nie spekuluj na dźwigni, bo będziesz statystyką. Don't be statystyk, tak? W sensie to, Jak ludzie są przegięci, rynek jest przegięty w jedną, w drugą stronę, jakby im było mało, bo naprawdę ja. I robię coś bardziej ryzykownego od dźwigni, co by się mogło wydawać stylu inwestycje w PP Coin od maja i, i tam wojaki, forczanowe memy, ale... To weźcie jeszcze pod uwagę, że to jest paradoksalnie mniej ryzykowne niż gra na dźwigni, bo mnie na wojaku nie zlikwiduje, po prostu najwyżej będę frajerem, zostanę z wojak-coinem. Ale jest na spocie i zawsze tam można liczyć na, na odbicie, jak masz mundbaga, możesz mieć to w dupie, możesz spać do zera, nie? I zysk wyjęty. Po prostu mniej zarobisz, nauczysz się czegoś. Ale na dźwigni cię wywali z pozycji, no czy tak jak teraz przykładowo Rafał Zaorski shortuje Bitcoina. Na dźwigni X5. Dźwignia X5 oznacza, że 20% kapitału jest włożone przez spekulanta do pozycji. Co za tym idzie? Broker nie jest instytucją dobroczynną, jeżeli cena zawaha się o 20%, czy jeżeli Bitcoin wzrośnie o 20%, to nie ma pozycji. Dziękuję. Have a nice day, tak? I, 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 i po co? jakby, w sensie, na shorta jeszcze rozumiem lewar, bo żeby, żeby zarobić na shortcie, pomijam, że shortowanie wzrostowego rynku to faktycznie, znaczy szacun, że, że ma cojonez, jak to sam mówi, ale ja tego nie robi po prostu, bo nie widzę w tym sensu, a na wzrosty po co grać na dźwigni? A to ich wyrżnęło wszystkich, to wyrżnęło ludzi, co longują teraz. I po co? I skoro lewarem na wzrost bitcoina są altcoiny, które rosną bardziej dobrze wyselekcjonowane, no nie no, bo jasne, jak ty weźmiesz XRP, który underperformuje w ogóle wszystko, co się da w każdym możliwości. Sposób każdego aktywa z najgorsza inwestycja na rynku krypto. Póki co to przegrasz, ale jak masz wyselekcjonowane dobrze, coiny, a to jest te, też w ogóle cel, który przed co postawiłem i dlatego mi tak dobrze prosperuje ta grupa premium. Jeszcze raz dziękuję za darmowy marketing wszystkim hejterom. No to. To się da zrobić, teraz skoro PP wzrośnie, załóżmy 5 razy w chwili, kiedy bitcoin wzrośnie o 50%. To po co mi jest pozycja zalewarowana? Jak ja wejdę w coina ze społecznością forczanowego i on mi też spompuje? Nie mówię, że naganiam tego PP, akurat mam innego PP, który go może flipnąć teraz. Nie? Moja słodka tajemnica. Póki co jeszcze? A, 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 ale Wojaka, no mówię tego Wojaka, przykładowo, też forczanowy, mem bardzo popularny, ile masz animowanych historyjek z Wojakiem. No on na, jak będzie dobry sentyment na bitcoinie, pewnie sobie poradzi dobrze. To kenomia tych coinów. Na co wy nie zraca? Zostawcie uwagi, tokenomia, pomimo tego, że to jest shit, to tokenomia tego jest doskonała. Bo nie ma nowej podaży, wszystko cyrkuluje. Zasoby w obiegu, łącznie zapasy, maksymalne zasoby, wszystko jest w obiegu. Team już się pozbył, bo chciał zragować społeczność. Wiele tych coinów jest przejętych przez społeczność. Nie ma jakiejś centralnej entity, która by mogła to zdampować. Nie ma unlockingu, vestingu, jak nie wiem, w optymizmie w arbitrum. Tokenomia sama w sobie jest dobra. A to jeszcze raz podkreślam, jedyna różnica między PP Coinem a Tao. Polega na tym, że tało próbuje z ciebie zrobić idiotę i ci wmówić, że ma fundamenty, a PP jest obrazkiem żaby, symbolem jakimś forczana, internetu, kultury i, i po prostu sobie radzi dobrze, bo jest rozpoznawalny. A nie, dlatego ten nie jest skamem. Przede wszystkim dla mnie większy potencjał na bycie skamem mają coiny z gamingu, mają coiny z pseudo AI, niż koiny, które ci piszą z założenia, że tą śmieszną żabą i bazują tylko na ludzkiej chciwości. I to hejted rally, o którym nie dokończyłem chyba myśli, polega na tym, że jak wypierzesz sobie mózg i stwierdzisz, że to nie ma wartości, a nagle widzisz, jak ten pepe kończy rośnie 10 razy, to o, chyba muszę wejść. O nie muszę wejść na FOMO, tak? I to pompuje cenę jeszcze bardziej i z uwagi na tą tokenomię, która jest taka jaka jest, wzrosty to są możliwe do osiągnięcia, jasne, że jak spada sentyment, to to się korekt. Ale kiedy tylko będzie dobry sentyment na Bitcoinie, to ludzie uznają, że trzeba nałożyć lewar na ryzyko, jeżeli nie będą debilami, żeby grać na dźwigni, to wejdą w memcoiny. Taki jest generalnie clue tego wszystkiego. Słuchajcie, film wyszedł i tak dłuższy niż zakładałem, było tu bardzo dużo tematów, których algorytm YouTube'a nie lubi, więc serdecznie proszę o udostępnienie. Łapkę w górę, jeżeli się spodobało, to być może w tym algorytmie to się nieco lepiej spozycjonuje, byle jaki komentarz dla zasięgów. Zadawaj śmiało pytania, stawiaj swoje tezy, nawet jeżeli są przeciwstawne do moich i, i podeprzesz je, tak jak mówię, wartościowymi argumentami, to może sam z tego coś wyciągnę. Zostaw followa na Twitterze, generalnie spodziewaj się po mnie wrzucania zabawnego kontentu w momentach, kiedy wszyscy panikują, mają obsrane might. <laughs> generalnie sentiment tak, Extreme Pussies i, i tego, typu, tego typu rzeczy. Nie robię marketingu na straszeniu końcem świata, trzecim światowym, tym, że przyjdzie Klaus i, i ci coś zabierze swoją drogą, podobno jest w szpitalu, być może z niego nie wyjdzie, e, to też taki fun fact na, na koniec. Jeżeli chcesz, tak jak mówię, wycisnąć z tego rynku jak najwięcej, nie ograniczać się do patrzenia na siedmiodniową świeczkę na CoinGecko i stanie na wyżynie moralnej, patrzenia, jak ludzie zarabiają pieniądze, to myślę, że za cenę o wiele niższą niż moja szanowna konkurencja, możesz nabyć taki optymalizator do swojej strategii inwestycyjnej, która w moim przypadku jest bardzo agresywna i też zachęcam do tego, żeby się nią jedynie. Inspirować, ale mam naprawdę coraz większą tam społeczność, sporo osób bardzo sobie to cenię, uważam to za wysoki, bardzo wyraz uznania. Wiele osób, przykładowo mentoring chwila koniecznego uzupełnia sobie takimi aspektami mojego tutaj piractwa, bo tak jak mówię moja strategia ze strategią fila się w żaden sposób nie wyklucza, ani ja nigdy nie zamierzam w jakiś personalny sposób atakować fila, po prostu staram się uwzględniać elementy zwiększania ryzyka, które mogą być atrakcyjne dla osób, które chcą z rynku uzyskać więcej. Można na to poświęcić jakiś mniejszy udział bo oczywiście większość jest ludzi negatywnie nastawiona do zmienności, a ta zmienność tam jest duża na tych moich aktywach, tak tylko pamiętajcie, zmienność jest w dwie strony i tak samo jak coś jest bardziej zmienne na spadkach, to tak samo jest bardziej zmienne na wzrostach, w tym przypadku wzrośnie więcej od Bitcoina prawdopodobnie, więc oferuję, tak jak mówię, swoje skromne usługi, cena aktualnie z trójką z przodu, natomiast z racji na to, że jestem w kraju arabskim, trochę przesiąkam tą kulturą taką kupiecką, arabską, to myślę, że jak napiszesz na maila w podanego w opisie to możemy się potargować jak na takim arabskim targu, więc korzystaj póki jeszcze. Mam ten, mam ten mental, na pewno też docenię to, że przychodzisz do mnie w warunkach, kiedy na rynku jest nieciekawie, bo też cenię ludzi, którzy nie są weekendowcami. Więc, tak jak mówię, jestem otwarty na oferty. Linki do wszystkiego masz w opisie filmu oraz w przypiętym komentarzu. Na ten moment serdecznie ci dziękuję. Wszystkiego dobrego, powodzenia i do zobaczenia.